Zawsze. Halleluja. Na zawsze żyjesz. Żyjesz w nas, pośród nas. Ten, który był, jest i który ma przyjść. My Tobie oddajemy chwałę. Uwielbienie i cześć. Halleluja. Halleluja. Wielki, wielki. Właśnie tak jak stoimy, przynieśmy do Boga nasz naród przez chwilę, módląc się. Dzisiaj są wybory prezydenckie, tak? Przypomnę tylko Wam, co mówi Boże Słowo w Starym i Nowym Testamencie, bo uczy to samo pod tym względem, by modlić się o rządzących, o swój kraj. W Starym Testamencie, w 2 Kronik 7,14 czytamy, że ukorzy się mój lud, wtedy Izrael, dzisiaj cały Kościół, który jest nazwany moim imieniem i będą modlić się i szukać mojego oblicza i odwrócą się od swoich złych dróg. Ja wysłucham z niebios i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. Tak wtedy, tak i dziś, w Nowym Przymierzu, Jego lud ma wciąż władzę i ma moc. Jest to Jego lud, który ma przymierze z Nim. W Nowym Testamencie Paweł w 1 Tymoteusza, 2 rozdziale, mówi podobne słowa, zwracając się do Kościoła, przede wszystkim, mówi, czyli priorytetowo, przed wszystkim innym. Więc napominam, aby znosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy ciche, my Kościół, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Halleluja. Więc zwróćcie się ze mną w modlitwie, przynosząc do Boga ten naród i rządzących te wybory prezydenckie. Drogi Ojcze, w imieniu Jezusa my przynosimy do Ciebie naszego prezydenta i wybory prezydenckie, ktokolwiek będzie wybrany na ten urząd. Ty powiedziałeś, wszelka władza pochodzi od Ciebie. Ojcze, modlimy się. My wiemy, że serce naszego przywódcy, jak Twoje słowo mówi, jest w Twoich rękach. I prowadzi się tak, jak chcesz, dlatego prosimy Cię, prowadź tak, jak się Tobie podoba. Ojcze, otocz prezydenta, czy nowo wybranego, kimkolwiek miałbym on być, mądrymi, dobrymi doradcami, którzy dobro tego narodu będą stawiali przed swoim własnym dobrem, których motywacje będą właściwe. Modlimy się, Ojcze, abyś dał prezydentowi wiedzę i zrozumienie i zdolność prawidłowego osądzania spraw. Tak, Ojcze, aby Polska była stabilna, bogobojna i ugruntowana na tym, co prawe i prawdziwe. Ojcze, błogosławimy prezydenta i jego rodzinę. Zgodnie z Twoim słowem dziękujemy Ci za niego, tak abyśmy mogli prowadzić życie spokojne we wszelkiej pobożności i uczciwości. Wszechmocny Ojcze, my przynosimy w imieniu Jezusa od Ciebie ten naród, dziękując Ci za ten kraj. Modlimy się za piastujących władzę i parlament, i Sejm, i Senat tego kraju. Niech posiadający władzę podejmują właściwe decyzje, niech zatwierdzają przepisy, Ojcze, i prawa zgodne z Twoją wolą. Prosimy Cię, Ojcze, abyś dał im mądrość do wdrażania tego, co przyniesie wzmocnienie i powodzenie naszej ojczyźnie. Spraw, aby władanie ich zaowocowało dobrobytem i pomyślnością całego narodu polskiego. Uczyń tak, Ojcze, aby ich motywacje do działania pochodziły od Ciebie i aby nie były egoistyczne. Dziękujemy Ci, że działasz z tym, o co się modlimy, zgodnie z Twoim słowem. Ojcze, my modlimy się za nasz kraj, dziękujemy Ci za ekonomię tego kraju. Panie, my wiemy, że nie tylko silna armia, ale też dobra ekonomia. Silna ekonomia potrafi utrzymać stabilność narodową. Ojcze, modlimy się, abyś wzbudził ludzi posiadających zdolność i mądrość, aby wpłynęli na ekonomię naszego kraju. Daj im inspirowane przez Ciebie pomysły, autorytet i głos uznawany przez Polaków. Niech władze podejmują decyzje korzystne dla ekonomii. Daj im prawidłowe zrozumienie i właściwe prowadzenie, tak aby nasz naród doświadczył obfitości dziś i w przyszłości. Ojcze, niech Kościół Pana naszego Jezusa Chrystusa coraz hojnie finansuje głoszenie Ewangelii w tym kraju i za granicami, tak jak obiecałeś. Dalej błogosław nasz kraj coraz to większym powodzeniem. Ojcze, modlimy się, abyś wzbudził ludzi z wizją i z celem w ciele Chrystusa. Ojcze, osoby integralne, posiadające zdolność jednoczenia i gromadzenia Kościoła. Niech będą oni godnymi przykładami do naśladowania dla tych, którzy ich prowadzą. Niech będą oddani modlitwie o powierzonym ich ludzi. Daj im zdolność, Panie, do przekazywania Twojej woli w jasny, prosty, inspirujący sposób, a także do wzmocnienia i pogłębienia więzi z Tobą. Liderom Kościoła w naszym kraju, Ojcze, daj możliwość mówienia do sumienia naszego narodu. Niech mają wpływ na wierzących i na tych, którzy nie znają Ciebie jako Pana i Zbawiciela. Niech mówią to, co podnosi i leczy Polskę. I Ojcze, w końcu w imieniu Jezusa modlimy się o śpiącego olbrzyma, o Kościół, który zaczyna budzić się ze snu. Wzbudź każdą denominację do sprawiedliwości, świętości i niech żaden wierzący nie śpi. Ojcze, my modlimy się, abyśmy jako Kościół zaczęli jednoczyć się pod sztandarem krzyża w celu głoszenia Ewangelii i Królestwa.
Niech Kościół wszędzie w naszym kraju głosi ją jasno i odważnie. Modlimy się, Ojcze, abyśmy nie tylko powstali i mówili, ale zaczęli zbierać wielkie żniwo naszego narodu, prowadząc tłumy do zbawiennego poznania Jezusa Chrystusa. Niech to przebudzenie świętych będzie dynamiczne, radykalne. Niech wpłynie na duchowy klimat, stan całej Polski, na polityków, media i wszystkie grupy społeczne w imieniu Jezusa. Halleluja. Ojcze, my dziękujemy Ci za nasz naród, my dziękujemy za wybory prezydenckie, dziękujemy Ci za właściwych ludzi na właściwym miejscu, za również czas po wyborach i dziękujemy za pokój i bezpieczeństwo w tym narodzie. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za właściwych ludzi wybieranych wokół prezydenta i właściwych doradców, za rząd, za parlament, Ojcze, za błogosławieństwo, Ojcze, za rząd i rządzących, którzy przede wszystkim nie będą przeszkadzać, ale czy świadomie, czy nieświadomie współpracować ku temu, aby ta Ewangelia była głoszona po krańce ziemi w tym kraju. Ojcze, aby ta Ewangelia mogła być głoszona, powiedziałeś, przed Twoim powrotem. My dziękujemy Ci za ekspansję Bożego Królestwa, za prawa i rządzących, prawo ustawodawcze, umożliwiające Kościołom jeszcze bardziej rozwijać się, gromadzić się, działać, wzrastać. Halleluja. Ojcze, aby Kościół mógł prowadzić żywot cichy i spokojny we wszelkiej uczciwości i pobożności. My błogosławimy rządzący, błogosławimy prezydenta, błogosławimy ten naród i dziękujemy Ci. Tak, Panie, Sejm, Senat, dziękujemy Ci za Twoje błogosławieństwo, Twoją opiekę, pokój i bezpieczeństwo tego narodu, tak aby Ewangelia mogła być głoszona, ponieważ jest to rzeczą dobrą i miłą przed Bogiem, Zbawicielem naszym, który chcesz, Panie, aby wszyscy usłyszeli, wszyscy doświadczyli, byli zbawieni. My dziękujemy Ci za Twoją wolę wykonaną w naszym narodzie, tak w niebie, tak i na ziemi, w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. I Kościół powiedział? Amen. Amen. Usiądźmy proszę na chwileczkę. Spójrzcie proszę ponownie na ten fragment słowa. Podobnie wybudujmy naszą wiarę przez chwilę, Bożą wolę odnośnie Bożego zbawienia i uzdrowienia każdego człowieka i całego człowieka, jego ducha, duszy i ciała. Jak zauważyliście to, co czynię przez chwilę w niedzielę i w środę, to próbuję wymalować przed nami obraz, że zbawienie to nie jakieś błogosławieństwo, które będziemy mieli pewnego dnia w niebie, ale zbawienie to posiadanie obecności Chrystusa już teraz, tu na ziemi, w nas, w całej Jego pełni. Że kiedy Bóg zbawia i uzdrawia, to Jego moc nie płynie gdzieś z nieba, ale ona płynie z wewnątrz nas, bo On tam mieszka. On działa przez nasze ręce i nasze usta, że jesteśmy Jego współpracownikami i wie, że to, co próbuje czynić przez tą chwilę w niedzielny poranek i w środę, to zrównać w naszych sercach i w naszych umysłach Boże zbawienie, przebaczenie, uzdrowienie i uwolnienie dla całego człowieka, ducha, duszy i ciała, zrównać z tym, co nazywamy zbawiony człowiek z łaski przez wiarę. Że w Bożym zamyśle, w Bożym spojrzeniu, w Bożym planie nigdy nie mieliśmy rozdzielić przebaczenia i uzdrowienia. Jest to jedna paczka, jeden dar dany i wypełniony w słowach wykonało się. I to nie tylko dla Kościoła, ale całej ludzkości. Halleluja. Więc czytamy w liście do Kolosan, apostoł Paweł mówi z Bożej inspiracji, że im, mówi o nas, nam, to chciał Bóg dać poznać. Znaczy mówiąc, on chciał, abyśmy wiedzieli, poznali, doświadczyli, jak wielkie jest między poganami. Jeśli nie jesteś Żydem, nie masz korzeni żydowskich, to wywodzisz się z pogan. Dziś jesteś nowonarodzony, ale tak Biblia dzieli na trzy grupy społeczeństwo, na pogan, Żydów i Kościół. Więc kiedyś byłeś albo poganinem, albo Żydem, albo jesteś Kościołem. Amen. Nowym narodzonym. Jak wielkie jest między poganami bogactwo chwały tej tajemnicy, którą jest Chrystus w was. Chrystus w nas. Powiedzmy, Chrystus w nas. Spójrz na sąsiada i powiedz, Chrystus w tobie. Spójrz na kogoś z drugiej strony i powiedz, również Chrystus w tobie. Powiedz, Chrystus we mnie. Pomyśl o tym, nie Chrystus na krzyżu, nie Chrystus w grobie, nawet nie Chrystus po prawicy Bożej, ale dzisiaj Chrystus w tobie, w nas. Nadzieja to znaczy oczekiwanie chwały, oczekiwanie Bożego działania w życiu ludzi na ziemi. I spójrzmy, Jego to zwiastujemy, napominając, to znaczy dokładnie przybliżając do Boga w języku greckim i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go, każdego człowieka, doskonałym w Chrystusie Jezusie, nad tym też, nad tym, aby stawić każdego człowieka doskonałym przed Bogiem pewnego dnia. Nad tym też pracuje, walcząc w mocy Jego, która skutecznie gdzie działa? We mnie działa.
nie w jakimś konkretnym kościele działam, nie w niebie działam, nie w Jerozolimie działa, ale we mnie, tam, gdzie Chrystus mieszka przez osobę Ducha Świętego. Halleluja. Wiecie, wiele wie, że powinniśmy wiele razy zwracać szczególną uwagę, gdy czytamy, rozważamy Słowo Boże na fragmenty, które dobrze znamy i czytaliśmy od wielu lat, a może znamy na pamięć, ponieważ często czytamy je tak, jak tradycja i może Kościół, w jakimś wyrastaliśmy, nam je przedstawił i to pozostaje z nami, nawet kiedy tekst przesuwa się przed oczami, prześwietlasz go przez tradycję, religię ludzką i tak go interpretujesz. Sam byś zobaczył, co ten mówi fragment. Ten fragment mówi, że zwiastujemy Chrystusa, który jest obecny w nas. Nie zwiastujemy Chrystusa i nie mówimy ludziom: hej, Chrystus, On czeka na Ciebie po prawicy Bożej. Pewnego dnia z Nim się spotkasz, wtedy uwolni Cię od grzechu, od choroby, od cierpienia i wszystko się skończy. Nie mówimy: hej, spójrz na krzyż, Chrystus wisi na krzyżu, cierpiący, krwawiący, zobaczcie, jak ukochał. Albo nie mówimy tym bardziej, że jest w grobie, bądź jest w jakimś szczególnym jednym miejscu i musisz udać się tam. Nawet nie mówimy: musisz się udać do kościoła, gdzie pastor wygłosi kazanie i wtedy Chrystus Cię zbawił, zdrowia, starszy nałożą od Ciebie ręce, namaszczą Cię oliwą. To nie jest Ewangelia. To wszystko może mieć gdzieś po drodze miejsce, jednak Ewangelia, którą głosimy, polega na tym, że głosimy Chrystusa ludziom nie w niebie obecnego, nie na krzyżu, ale obecnego przed nimi. Jeśli stoisz przed nimi, mówisz im: On mieszka we mnie, pozwól, że pomodlę się o ciebie i On we mnie. Nie musi nikt wstępować do nieba, żeby go sprowadzić w dół. Biblia mówi, nie musi nikt wstępować do podziemi, go wywieźć w górę. Blisko ciebie jest Chrystus. Słowo stoi przed tobą. On mieszka we mnie, dlatego pozwól mi nałożyć na ciebie ręce. To jest Ewangelia. Amen. To, co mam, daję Ci. Halleluja. Jeśli będziesz czekał, aż ludzie pójdą przed tron Boży do Chrystusa w niebie, wiele razy części umrą w życiu z grzechu i chorób, zanim tam się udadzą, a kiedy już staną tam, i tak będzie za późno, bo Chrystus zbawia na ziemi. Teraz jest czas łaski i zbawienia. Więc pomyśl, Ewangelia to głoszenie Chrystusa nie w niebie obecnego, nie na krzyżu, ale obecnego w nas. To jest kwintesencja Ewangelii, że Kościół jest ciałem Chrystusa i że kiedy człowiek wierzący stoi przed ludźmi, to Bóg stoi przed ludźmi. Halleluja! Ponieważ On nas zamieszkał. Wiesz, kiedy Bóg uzdrawia, Jego moc nie płynie z nieba. Ona płynie z wierzącego przez Jego ręce. Kiedy Bóg przekonuje i przebacza grzechy, Jego moc nie płynie z nieba. Ona płynie z mocy Ducha Świętego, który jest w tobie. On przyszedł i On przekonuje przez ciebie. Kiedy Bóg coś czyni na ziemi, On czyni na ziemi przez Ducha Bożego, który zamieszkał wierzącego. Więc Paweł mówi, że nad tym pracuje i spójrz, chcę wstawić każdego doskonałym, każdego człowieka kompletnym w Chrystusie. Jak widzieliśmy w tamtym tygodniu, Paweł apostoł powiedział, a Bóg niech was całkowicie poświęci, kompletnie, bez braków, a cały wasz duch, dusza i ciało nie będą zachowane bez nagany, bez braków, bez kompletnie, silne, zdrowe, zachowane, bez nagany na dzień przyjścia Pana Jezusa. Wierny jest ten, który was powołuje, on też tego dokonał. O tym mówi Paweł tym samym. Ja pracuję nad tym, aby każdego człowieka stawić doskonałym, aby pojednać ludzi z Bogiem. My jako Kościół wiele razy mówimy o pojednaniu się z Bogiem, ale myślimy tylko o pojednaniu w sensie oczyszczenia z grzechów. Jednak to jest tylko 1/3 zbawienia. Najważniejsza część, by człowiek miał oczyszczony był z grzechów i się nowo narodził i stał się nowym stworzeniem i pojednał się z Bogiem. Jednak co z 2/3 człowieka? Chcesz Bogu dać 1/3 człowieka, a 2/3 zostawić diabłu? Zostawić go w schizofrenii, w depresji, w myślach samobójczych albo w ciele, które jest żarte przez chorobę? Bóg chce, abyśmy pojednali całego człowieka z Bogiem. Czy możesz powiedzieć amen? Za to umarł Jezus. Aby całego człowieka stawić doskonałym. Póki Jezus nie przychodzi, jest czas, by cały duch, dusza i ciało każdego człowieka był pojednany z Bogiem. Widzisz, nowe narodzenie to pojednanie serca człowieka z Bogiem. Uwolnienie mentalne, jak i przemiana umysłu, uwolnienie od chorób mentalnych, od strachu, od myśli samobójczych, od opresji, jest pojednaniem duszy człowieka z Bogiem. Uzdrowienie z fizycznych chorób, niemocy i symptomów, i bólu, i cierpienia jest pojednaniem ciała człowieka z Bogiem. Aby cały duch, dusza i ciało były zachowane bez nagany na dzień Jego przyjścia. On jeszcze nie nadszedł, więc wciąż jest czas, by jednać ludzi z Bogiem. Ta Ewangelia jest mocą Bożą ku temu, ku zbawieniu całego człowieka. Halleluja! Halleluja! On mówi, nad tym też pracuję, spójrz, w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. O jakiej mocy mówił? 220? 110 wat? No zobaczmy, o jakiej. Dzieje apostolskie mówią, o jakiej mocy mówił. Ale weźmiecie moc, to znaczy zdolność, jak i moc, Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami, to znaczy będziecie mieli coś w dowodzie, będziecie dowodem, żywym dowodem. Kiedy weźmiecie moc Ducha Świętego, będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, Samarii, aż po krańce ziemi, albo jeśli wolisz w Gdyni,
Trójmieście, na Pomorzu, w Polsce i na każdym kontynencie. Halleluja. Spójrz, co mówi Jezus o tej mocy Ducha Świętego. Powiesz, to był Jezus, to był Kościół, to dwie różne odrębne sprawy. To był Pan, to my, On mógł, my to jesteśmy tutaj, On był kiedyś. No nie do końca, ponieważ Biblia mówi, że tą samą moc, którą dał Kościołowi, On używał nic innego, jak dokładnie tą samą moc Ducha Świętego. Nikogo innego nie używał i nikt inny Mu nie pomagał, jak właśnie Duch Święty. Jezus mówi w Ewangelii, orzekł im Jezus, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego. Jaka to jest moc? Niech każdy powie Duch Święty. Wiesz, kiedy Jezus czynił dobre czyny, które czynił, uzdrawiał, przebaczał, uwalniał, On nie korzystał z innej mocy, jak tej samej, którą ty i ja otrzymałeś. Moc Ducha Świętego, która ma na imię Duch Święty. To nie coś, to ktoś. Jak wielu z was go otrzymało, przyjęło, było nim napełnionym. No to masz to samo, co miał Jezus, tego samego. On z mocy Ojca czynił te rzeczy, potem mówi, za który z tych dobrych uczynków chcecie mnie kamienować. Chcę, aby zwrócił uwagę, że Jezus czynił to, co czynił z mocy Ducha Świętego, nie swojej własnej. Dlatego czytamy, Paweł mówi w innym fragmencie, temu, albo Bogu, w Efezjan, który według mocy działającej, gdzie? W nas. To jest Ewangelia. Ewangelia jest ta teraz. Jest to ktoś, kto teraz jest w nas. Amen. Według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy, albo o czym myślimy. Nie według mocy działającej w jakimś konkretnym kościele, nie według mocy działającej jak w niebie, bądź w jakim. Według mocy działającej w kim? W nas. We mnie. Spójrz na sąsiada i powiedz w tobie, bracie. W tobie, siostro. Spójrz na ostatni fragment. Wierzcie mi, Jezus mówi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we mnie. Jak wielu z was może dzisiaj powiedzieć to samo o sobie? Czy możesz powiedzieć? Zachęcam was, czytajcie Biblię i zwróćcie uwagę na to, co powiedział Jezus. Wszystko, co Jezus mówił o sobie i swojej relacji z Ojcem, ty możesz mówić o sobie. Nawet kiedy mówił, ja umrę, ty możesz powiedzieć, ja umarłem. Nawet jeśli powiedział, ja zmartwychwstanem, możesz powiedzieć, ja z Nim zmartwychwstałem. Nawet kiedy powiedział, ja zasiądę po prawicy Ojca, Biblia mówi, że razem z Nim zasiadłeś tam. Amen. Jego ofiara była jedyna w swoim rodzaju w dziele odkupienia, ponieważ on był jedyny czysty baranek bezgrzeszny, który mógł dokonać tej ofiary. Jednak wszystko, co czynił, mówił i robił, czynił jako prototyp dla Kościoła, jako wzór. Fabryka wypuszcza prototyp nowego samochodu i wszystkie inne są pozostałe kopiami jego wiernymi. Czy tak właśnie jest? Dokładnie tak jest z chrześcijaństwem. Jezus był prototypem. Pierwszym Synem Bożym, pierwszym chrześcijaninem na ziemi, pierwszym pełnym Boga, Bogiem Boga w człowieku, po to, aby był prototypem, aby jego naśladowcy mogli czynić to samo. Potem seryjnie zostały wypuszczane kolejni synowie i córki Boże. Największy koszmar diabła, gdyby diabeł wiedział, co czyni, krzyżując Pana chwały, nigdy by tego nie uczynił. Halleluja. Był tym ziarnem pszenicznym pierwszym, które wpadło do ziemi i umarło, ale jak wielu z was wie, jeśli posiejesz jedno ziarno, z tego jednego wyjdzie mnóstwo kolejnych. Tamtych mnóstwo kolejnych. Czy tak właśnie było? Halleluja. Ty jesteś tym kolejnym ziarnem. Ty jesteś tym pokoleniem. Amen. Chrześcijaninem, to znaczy Chrystusowym, to znaczy namaszczonym przez Boga, to znaczy człowiekiem, który nosi Boga w sobie. Pomyśl o tym. Więc on mówi, Ojciec we mnie, a ja w Ojcu. Biblia mówi, kto łączy się z Panem, jest w jednym duchem. A jeśli by tak nie było, to dla samych uczynków wierzcie. Zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie. Czy jest tu ktoś, kto wierzy? No to kwalifikujemy się. Ten także dokonywać będzie uczynków, które ja czynię i większe nad te czynić będzie, bo ja idę do Ojca. Wstańmy wszyscy. Halleluja. Pomyśl, to jest moc Ojca. To jest moc Ducha Świętego w tobie. Amen. On to czynił napełniony Duchem Świętym te same dzieła i powiedział, nie wierzycie słowom moim, to wierzcie dziełom moim, to Ojciec we mnie czyni. Według mocy działającej w nas, Bóg w nas, halleluja. Podnieś swój głos ze mną i powiedz ze mną, halleluja. Panie, dziękuję Ci. Chrystus we mnie, nadzieja chwały. Według mocy działającej we mnie, uzdrawia chorych przeze mnie, mówi przeze mnie, działa przeze mnie. To Chrystus we mnie. Ten sam. Jego zwiastuję. Jego demonstruję. W Jego imieniu kładę ręce na chorych. A ci wyzdrowieją. Bo to nie ze mnie, ale z Niego. Według mocy działającej we mnie.
On potrafi uczynić ponad to wszystko. O co mogę prosić? O czym mogę myśleć? Ja jestem wierzący? Niewątpiący. Dlatego te same dzieła, które On czynił, ja mogę czynić mocą tego samego Ducha Świętego. Większy jest ten we mnie niż ten, który jest na świecie. Większy jest On we mnie tutaj i teraz niż ten, który jest na świecie. Większy niż grzech, większy niż choroba, większy niż rak, większy niż cierpienie, większy niż śmierć, większy niż jakikolwiek diabeł. On jest we mnie, nie tylko w niebie, nie tylko gdzieś tam, ale we mnie, w Nim żyję, poruszam się i jestem. Halleluja. Dzięki Ci jest. Dzięki Ci jest. Dzięki Ci jest. Weź proszę ulotkę Instytutu Boskiego Uzdrowienia. Znasz chorych i cierpiących wielu. Weź ją do ręki, jest na Twoim krześle i powiedz ze mną: Panie, poślij mnie. Panie, oto ja, użyj mnie, moich rąk, by przez nie uzdrawiać chorych. Moich ust, by przez nich uwalniać, by przez nie uwalniać ciemiężonych. Użyj mojego życia, by pojednać ludzi z Tobą. Ich serce, ich duszę i ich ciało, dając wolność. Bo gdzie Duch Pański, tam wolność, a Twój Duch mieszka we mnie. W imieniu Jezusa. Amen. Może jesteś na tym miejscu i masz jakieś symptomy w ciele, przyszłeś z bólem, coś kręci w Twoim ciele, widzisz, że nie jest jak powinno być. Tam, gdzie jesteś, unieś tylko rękę. Unieś rękę wysoko, ok? I wstaj na nogi, żeby wszyscy widzieli tę rękę. Spójrzcie wierzący dookoła te ręce, wysoko, wysoko te rączki. Biblia mówi: wierzący będą kładli ręce na chorych, a chorzy wyzdrowieją. Miej rękę uniesioną, a wy wierzący spójrzcie dookoła, znajdźcie tą osobę, która ma rękę podniesioną, podejdźcie do niej, przynajmniej jedna osoba niech podejdzie do tej osoby, która ma podniesioną rękę. Śmiało, zróbcie to, śmiało. Tak, tak. Tutaj jeszcze są osoby, które potrzebują kogoś. Najlepiej, jeśli kobieta do kobiety, mężczyzna do mężczyzny, wiesz, że to się uda, wszyscy mają. Okej. Bóg mieszka w tobie. Kiedy On uzdrawia, nie płynie to z nieba, płynie przez twoje ręce. Chrystus w tobie. Nałóż ręce i oczekuj Bożej chwały w Jego ciele. To jest zdrowia. Powiedz do tych symptomów w imieniu Jezusa: niemoc, choroba, wyjdź! Ja wyrzucam ciebie mocą Ducha Świętego. Bądź wolny, zdrowy, wolny od symptomów, wolny od wirusa. Mów do tej niemocy, mów do tej choroby. Wolnym, zdrowo, od czubka głowy do koniuszka palców. Halleluja. Boża moc, Boża moc. Większy jest ten niż ta niemoc i choroba. Większy, halleluja. Wolność i zdrowie. Ok, podnieśmy ręce, dziękujemy Bogu. Panie, my dziękujemy Tobie. Ty powiedziałeś: wierzący będą kładli ręce na chorych, a chorzy wyzdrowieją. My dziękujemy za zdrowie, za życie, które płynie w tych ciałach. Wolność od symptomów, od niemocy, od choroby. Pełne zdrowie i uwolnienie. Twoja wola dla każdego człowieka. W imieniu Pana Jezusa. Amen, amen. Halleluja! Podejdź do dwóch, trzech osób. Proszę, przywitaj się z nimi. Uśmiechnij się. Powiedz: witaj w kościele. Cieszę się, że jesteś. Że w słoneczny poranek niedzielny wybrałeś kościół, a nie plażę, lody, czy cokolwiek innego. Witam was, którzy dotarli. Halleluja. Amen, amen. Dzięki Ci, Jezu. Czy jest może ktoś dzisiaj między nami, kto jest po raz może pierwszy tutaj? Czy jest was teraz po raz pierwszy tutaj może? Jest ktoś po raz pierwszy? Wszyscy już byli chociaż raz? Okay, mamy chęć zawsze przywitać czy modlić się o naszych gości. Halleluja. Dzień dobry. Jak wszyscy się mają? Ktoś już zdążył zagłosować rano, czy jeszcze nie? Patrioci. Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Zachęcam, idźcie na wybory, nieważne na kogo głosujecie. Idźcie. No, ale rozumiecie, o czym mówię. Chodzi o to, żebyś poszedł. Gorzej, jeśli nie pójdziesz, nie będziesz głosował.
Wielu zapłaciło dużą cenę, żebyśmy mogli mieć tę możliwość decyzji, więc tak modliliśmy się w wierze, że i tak po głosowaniu pół kraju będzie szczęśliwa, a pół nieszczęśliwa bez względu, kto wygra. Więc dalej potem módl się, aby to był czas spokoju, a nie jakiejkolwiek wojny polsko-polskiej, czy okolwiek, bo na to czasu nie mamy. Więc tak jak modliliśmy się, ufam, że Bóg będzie działał i ktokolwiek będzie rządził w tym kraju w najbliższych latach, a ta Ewangelia będzie głoszona po krańce ziemi, przed Jego przyjściem i również w tym kraju. I Boża wola się wypełni. Amen. Halleluja. Dzięki Ci, Jezu. Dobrze, święci, uśmiechnięci. Jeśli macie swoją Biblię, otwórzcie ją może na... W sumie to nie wiem dokładnie gdzie, ale się okaże. Może Jana 16. Chciałbym zawsze wiedzieć, co mam powiedzieć, ale mnie często jest tak, że nie wiem. Dopiero jak staję, to wiem albo... No ale każdy musi czynić to, co powinien. Tak go Bóg prowadzi. Jana 16 rozdział. Czy zdarzyło się wam nieraz trochę przed Bogiem ponarzekać na jakieś różne rzeczy? Panie, dlaczego więcej pracy nie mam? A może dlaczego więcej pieniędzy z tej pracy nie mam? Nie wiem, albo więcej szef podwyżki nie miał jeszcze, albo... Dzieci, klienci są może trochę na swojego męża, może na swoją żonę. Mi też nieraz zdarza się trochę ponarzekać nieraz przed Bogiem. Raczej nie przed żoną, bo to nie pomoże, ale przed Bogiem. Jednak moje narzekanie bardziej jest trochę w innym wtedy wymiarze. Raczej brzmi, Panie, dlaczego nie tylu się nowo naradza, którym bym chciał widzieć, żeby się nowo naradzali, albo nie tyle jest uzdrawianych. Dlaczego nie tylu zostaje w kościele, a którym bym chciał, żeby zostało. To jest moje bardziej narzekanie. I tak z swojego czasu, jakiś czas temu modląc się, tak trochę narzekałem przed Bogiem i tak, wiecie, zacząłem sobie myśleć tak naturalnie, tak po ludzku. Jak wielu z was kiedyś sobie wyobrażało, że wygrało dure pieniądze i zastanawiało się, co bym z nimi zrobił? Już widziałeś to, widziałeś to. A potem ktoś przyszedł i ten dym papierosowy tak... I już nic nie było. Jak już raz wie, o czym mówię, tak? No ale wtedy fajnie się poczułeś przez chwilę. Jakkolwiek, więc tak podobnie troszkę narzekałem sobie, ale w tych kategoriach właśnie, które wymieniłem i zastanawiałem się i tak myślałem całkiem, mam myśl naturalnie, co mogłoby tak pomóc, aby na przykład więcej ludzi się nawracało, więcej ludzi przychodziło do kościoła, w ogóle kościołów, więcej ludzi chciałoby być tutaj, czy w jakimkolwiek innym kościele. I tak myślałem oczywiście tutaj bardziej lokalnie, bo tutaj jestem między wami. Więc myślałem w takich naturalnych całkowicie kategoriach. Pomyślałem sobie, no może gdybyśmy mieli swój wielki budynek i wiecie, wspaniale urządzony i wyposażony i może jakiś, nie wiem, wielki plac zabaw dla dzieci wystawili. I tak McDonald's ściąga przez dzieci rodziców do McDonalda, tak byśmy przez te dzieci ściągnęli ludzi do kościoła i tak myślałem naturalnie i wiecie, tak i tak po chwili dokładnie, jak nieraz jest gdzieś dym nikotynowy, ktoś wchodzi tak to robi, wszystko zniknęło, nie było tego. Potem myślałem sobie naturalnie, wiedziałem, że to by nie pomogło za wiele. Okej, może w Ameryce by pomogło, ale nie w tym kraju. A potem myślałem sobie w ten sposób, a może gdybyśmy po prostu troszkę inaczej dopasowali się bardziej do społeczeństwa, czyli nasze spotkania i to, co czynimy i to, jak głoszę czy uczę i pozwalam Duchowi Świętemu również działać, gdybyśmy to po prostu usunęli, tak jak wiele kościołów w tych czasach usuwa, czyli bez innych języków, bez tłumaczenia, bez nakładania rąk, bez słowa mądrości, poznania, bez daru Ducha Świętego, raczej takie bardziej, takie inteligentne kazania bym głosił, nie takie... Takie bardziej, takie, że musiałbyś w domu wziąć i słownik szukać, żeby mnie zrozumieć. Może wtedy byśmy trochę inteligencji ściągnęli, jakichś lekarzy, prawników, ponieważ ja potrafię takie głosić. Mógłbym takie głosić, gdziebyś siedział tak i byś nie wiedział, o czym mówię dokładnie, ponieważ takie słowo bym używał, okay? Czyli bardzo elokwentne i oczytane. Pomyślałbym może w taki naturalny sposób, gdyby one były bardziej tak przedstawione,
i nie byłoby tam działania Ducha Świętego i może to by pomogło i wiecie, ten dym tak również od razu mi gdzieś tam się rozproszył. Znaczy mówiąc, wiedziałem, że to również nie jest to. I tak miałem otwartą Biblię na rozdziale 16, dzisiaj jest zesłanie Ducha Świętego bodajże jakiś, tak chyba to jest w naszym kalendarzu. Miałem Biblię otwartą 16 rozdział i ten werset 7, po prostu tak miałem dalej czytać, tutaj zatrzymałem się poprzednim razem, więc czytałem dalej. Werset 7, dokładnie jakby, no, był kolejnym, który czytałem i brzmiał, lecz ja wam mówię prawdę, lepiej dla was, żebym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel do was nie przyjdzie, jeśli zaś odejdę, poślę go do was. Hallelujah. Duch Święty, wierzę, że był, jest i będzie tym lepszym i tym najlepszym ponad wszystko, co ludzkie i naturalne, co możemy mieć, aby zaoferować ludziom i widzieć ich zbawionych i uzdrowionych, pomimo wszystkich naturalnych rzeczy, które Kościoły może czynią, czy nie czynią, które moglibyśmy czynić organizacyjnie i wiecie, żeby bardziej być zrozumiałym i ludzie się mile czuli tutaj. Jeśli usunęlibyśmy Ducha Świętego, nie pozostaje nic, co jest w stanie zmienić życie ludzi. To nie znaczy, że inne rzeczy nie sprawią, że ludzie przyjdą, będą słuchać. Dzisiaj na świecie są mnóstwo wielkich kościołów, mega kościołów, gdzie nie ma Ducha Świętego. Powiesz, bracie, skąd możesz powiedzieć? Biblia mówi, te znaki będą towarzyszyły tym, którzy znaki Ducha Świętego, którzy uwierzyli w imieniu moim, nowymi językami mówić będą, węże być będą, demony wyganiać będą, na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdro. Jeśli nie widzisz tych znaków, no to nie ma tam Ducha Świętego. Czy wiesz, o czym mówię? Jest wszystko, ale na pewno nie ma Ducha Świętego, przynajmniej nie przyznaje się do tego, co tam się dzieje, więc pomyślałem sobie, może gdybyśmy poszli taką naturalną drogą po to, aby użyć tylko mądrości ludzkiej, elokwencji, filozofii, socjotechniki, organizacji, może by zadziałało, ale gwarancji nie ma, że ludzie byliby zbawieni, nowonarodzeni, napełnieni Duchem Świętym, ponieważ gdy Duch Święty przyjdzie, spójrz, co Jezus powiedział, gdy On przyjdzie, to On przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie ujrzycie. I o sądzie, gdyż książę tego świata został usądzony. Duch Święty, widzisz, Jezus jest darem Bożym dla świata. Jak wielu z was wie, tak Bóg umiłował świat, że dał. Jednak Duch Święty jest Bożym darem dla Kościoła, nie dla świata. Jezus w 14 rozdziale, w wersecie 16 i 17 powiedział w ten sposób. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Więc Duch Święty jest darem dla Kościoła, Jezus jest darem dla świata i oczywiście każdy, kto przyjmuje Jezusa, powinien przyjąć i Ducha Świętego. Jednak to On jest tym, który od 2000 lat jest zesłanym na ziemię. On jest tym, który jest uwieńczeniem chrześcijaństwa, to co spialiśmy, że był zbudzony z martwych i żyje. Pomyśl o tym, Jego śmierć, pogrzeb, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie, zasiednięcie po prawicy Ojca. Wszystko to było uczynione po to, aby przyjąć od Ojca obietnicę, dar Ducha Świętego i zesłać Go na ziemię. Jeśli zastanawiałeś się i czytałeś objawienie, może czytałeś tak wyrywkowo, ale czytaj z tego punktu widzenia, staraj się czytać objawienie Jana i znaleźć Ducha Świętego w niebie. Objawienie Jana to jest przyszłość. Wiele z tych rzeczy się dopiero ma wydarzyć, tak? Staraj się tam go znaleźć. Widzisz Ojca? Widzisz baranka, który siedzi po jego prawicy? I po prostu miejsce puste, bez Ducha Świętego. Powiedz, gdzie on jest? Wyjechał na wakacje? Zapomnieli o nim? Był niegrzeczny i zamknęli go gdzieś? Widzisz, kiedy Jan to pisze, to już 2000 wcześniej Duch Święty opuścił niebo i w Dniu Zielonych Świąt stąpił na ziemię i na niej pozostał. Pragnie być przyjęty przez każdy Kościół, pragnie napełnić każdego wierzącego. Jest uwieńczeniem Golgoty, uwieńczeniem chrześcijaństwa. Dlatego Jezus do tych, którzy widzieli, jak uzdrawiał i zbawiał, jak wrzucał demony i głosił wspaniałe kazania, rozmnożał chleb na ich oczach, czynił te wspaniałe rzeczy. On do nich powiedział, lepiej dla was, że ja odejdę, bo wtedy poślę wam trzecią osobę Trójcy. On sam przyjdzie i zamieszka w was i to będzie dla was lepiej. Ja byłem ograniczony tym fizycznym ciałem, on będzie nieograniczony czasem, miejscem, zamieszka wszystkich nowonarodzonych wierzących, będzie czynił dla was i przez was wszystko to, co czynił dla mnie i
przeze mnie o wiele lepiej dla was, że ja odchodzę. Myślę, że uczniowie tego nie rozumieli, podobnie jak wielu rzeczy nie rozumieli, bo byli, nie byli nowonarodzeni, nie byli napełnieni Duchem Świętym, więc zresztą kawałek dalej mówi im w 12 wersecie: mam wam wiele jeszcze do powiedzenia, ale teraz tego znieść nie możecie. Pomyśl, Duch Święty jest tak wspaniałym darem, że oni nawet, będąc blisko Jezusa, nie byli w stanie Go zrozumieć, podczas kiedy my fizycznie Go nie mamy między nami, a jesteśmy w stanie lepiej Go znać i doświadczać niż Jego Jego uczniowie, a nawet 12 apostołów, których miał. On wiele razy im mówił: nie rozumiecie tego, ale kiedy przyjdzie On, wszystko zrozumiecie. On wam wprowadzi, was wprowadzi we wszelką prawdę, to co ma przyjść, wam oznajmi. Powiedzmy: Duch Święty. Tak sobie myślałem, wiesz, tak rozważałem i zastanawiałem się tak bardziej naturalnie, co moglibyśmy zrobić. I jednak ten cały dym mi się gdzieś tam rozproszył. Słowa apostoła Pawła: zaczęliście w duchu, a kończycie na ciele. Inaczej mówiąc, to, co przyciągnęło cię do Bożego Królestwa, to jest tym, co wciąż w tym Królestwie cię utrzyma i to jest tym, co wciąż w tym Królestwie innych przyciągnie do Królestwa Bożego. Amen. Jeśli do Królestwa Bożego przyciągnęły cię organizacja, dobra struktura i dobry program jakiś kościelny, wewnątrzkościelny, to prawdopodobnie z tego Królestwa szybko odejdziesz, ponieważ musisz być nowonarodzony z Ducha, doświadczyć nowego narodzenia i najlepiej jeszcze napełnienia Duchem Świętym, ponieważ to jest jedyna rzecz, która utrzyma cię w tym Królestwie na tyle silnym, aby to drugie Królestwo było dla ciebie mniej atrakcyjne. Amen. Więc w tych dniach i w tym czasie Duch Święty, szczególnie, ponieważ jest jedynym, który odróżnia Kościół od wszystkich innych. Nie nazwa, nie wyznanie, nie Biblia, nie forma uwielbienia, nie dekoracja, ale osoba Ducha Świętego jest jedynym czynnikiem, który w tych dniach będzie Bożą aprobatą dla Jego Kościoła. Kiedy mówię Kościoła, nie mówię tylko tego Kościoła, mówię do każdego Kościoła, który szeroko otwiera drzwi dla Niego. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Hallelujah. Paweł apostoł powiedział w 1 Koryntian 2, 1-6: ja, bracia, kiedy przyszedłem do was, nie przyszedłem z wniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, uznałem bowiem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Przyszedłem w słabości, lęku i trwodze. Dlaczego w słabości, lęku i trwodze? Ponieważ musiał na bok odłożyć swoje naturalne zdolności, swoją filozofię, swoje wykształcenie, swoją elokwencję, faryzeusz, faryzeuszy, nauczyciel, nauczycieli. Dlatego on musiał to, co ludzkie wiedział, odłożyć na bok i nic innego nie mieć między nimi, jak to Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. Amen. I powiedział: a mowa moje i zwiastowanie, moje głoszenie, nauczanie nie były głoszone, nauczane w przekonywujących słowach ludzkiej mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Widzisz, można w Kościele uczyć i głosić w przekonywującej ludzkiej mądrości i ludzie przyjdą i posłuchają, a nawet Kościół może wzrosnąć. Kościół na świecie jest tego przykładem. Są dzisiaj wielkie kościoły, w których nikt nie mówi językami, nikt nie jest uzdrawiany, nikt nie doświadcza darów Ducha Świętego, gdzie po prostu jest duży Kościół. A można i głosić siłą przekonania Ducha Świętego, gdzie masz wszystko to, co pochodzi od Ducha. Widzisz, jedynie chyba ten ostatni dzień przyjścia dokładnie rozróżni, kto jest nowonarodzony w ciele Chrystusa, a kto nie jest. Amen. W innym fragmencie Paweł mówi: Ewangelia dotarła do was nie tylko w słowie, ale w mocy i Duchu Świętym i z wielką siłą przekonywania. Można przekonywać ludzi do Boga elokwencją, a dobrym słownictwem, dobrą filozofią, socjotechniką i będą tacy, którzy się przekonają, jednak nie masz gwarancji, że się nowo narodzą. Świadkowie Jehowy są dobrym tego przykładem. Przekonują ludzi i przekonują wielu. Jest ich dwa razy więcej niż ewangelicznych chrześcijan w Polsce. Jednak przekonują mądrością ludzką i zwiedzeniem, nie nowym narodzeniem. A zbór ich jest większy, patrząc na całość, niż Kościół protestancki w Polsce, co jest smutne. Można przekonywać do Boga, tak zwanego, w ludzki sposób i przekonają się niektórzy, jednak to nie znaczy, że staną się dziećmi Bożymi i synami Bożymi. Amen. Są nowonarodzeni. Ale można przekonywać mocą Ducha Świętego, która brzmi między innymi tak: nie wierzycie moim słowom, to spójrzcie na dzieła. Masz chorych? Poddaj mi ich. Ja chcę się modlić o nich. I wielu ludzi w taki sposób da się przekonać. Czy możesz powiedzieć amen? W darach Ducha Świętego, Jego obecności, Jego mocy, która faktycznie... Okej. Okay. Hallelujah. Pozwólcie, przydam wam może fragment z mojej ostatniej książki, która myślę będzie wydana w tym roku. Nazywa się Bóg w człowieku.
boskie objawienie i poselstwo apostoła Pawła. Może okaże się jedną z ważniejszych, którą do tej pory napisałem. Nie wiem, prawdopodobnie nie wszystkim się spodoba, ale nie dbam o to. Raczej piszę to, co mam pisać, a nie to, co jest dzisiaj modne i co głosi się ogólnie jako popularne, motywacyjne samo. Więc pod nagłówkiem trzy kościoły. William Booth, ktoś z was słyszał o tym panu? William Booth, założyciel Armii Zbawienia. On żył w latach 1829-1912, to jest ponad 100 lat temu. Kiedyś Armia Zbawienia była prawdziwą Armią Zbawienia, dzisiaj tylko jest cieniem tego, co było kiedyś. Więc jakkolwiek w tym czasie, kiedy zakładał ją i żył, było to Boży ogień na ziemi. Ludzie zbawiani, uzdrawiani i to w rzeszami. Powiedział, a z perspektywy czasu myślę, że z perspektywy czasu z Bożej inspiracji wręcz prorokował. Cytat. Jestem przekonany, że największymi niebezpieczeństwami, które stają przed nami w nadchodzącym stuleciu, przed nami, czyli Kościołem, mówi to 100 lat temu, mówiąc o naszym stuleciu, są wiara bez Ducha Świętego, chrześcijaństwo bez Chrystusa, przebaczenie bez pokuty, zbawienie bez nowego narodzenia, polityka bez Boga, niebo bez piekła. Dlaczego mówię, że wręcz prorokował? Dzisiaj, kiedy spojrzysz na Kościół na świecie, z jednej strony bardzo wzrasta i rozwija się, z drugiej strony widzisz to wszystko w nim również w dużej mierze. Masz wiarę w Kościołach, ale Ducha Świętego starają się usuwać, żeby jak najwięcej ludzi przyszło do Kościoła i z nimi i pieniądze. No bo jeśli ludzie nie znają darów Ducha Świętego, innych języków i prorokowania i kładzenia rąk na chorych, to po co ich odstraszyć? Hej, jeśli usuniesz Ducha Świętego, nieważne co im dasz, nie masz gwarancji, że są nowonarodzeni. Nawet jeśli zyskasz ich pieniądze i prestiż, to staje się nieważne, bo pewnego dnia okaże się, czy są nowonarodzeni. A w Nowym Testamencie, czy słyszysz mnie? W Nowym Testamencie dowodem nowego narodzenia było napełnienie Duchem Świętym. Tylko człowiek oczyszczony krwią Jezusa może przyjąć trzecią osobę Trójcy, dlatego oni szybko ich brali do napełnienia Duchem Świętym i mówili, nowonarodzeni, to nałóżmy na nich ręce, niech Duch Święty ich napełni. Mówili językami, prorokowali, potem szybko chrzcili ich, więc dla nich to było oczywiste. Chrześcijaństwo bez Chrystusa, przebaczenie bez pokuty, zbawienie bez nowego narodzenia, polityka bez Boga, niebo bez piekła. Dzisiaj wiele kościołów nie wierzy w to, że piekło istnieje. Wiele kaznodziejów o tym mówi, że piekła jednak chyba nie ma, Bóg jest miłością. Jednak piekło jest. On jest tak samo święty, jak i sprawiedliwy. On piekła nie stworzył. Ono jest dla diabła i jego aniołów. Jednak jest realne, fizyczne miejsce, które nazywa się piekło. Podobnie jak jest i niebo, i jest ziemia. Amen. Smith Wigglesworth, 11 sierpnia 1927 roku, jak wielu z was słyszało, może o tym panu. Brytyjski kaznodzieja, mamy trochę jego książek, pionier ruchu dziewięćdziesiątkowego, też i potężnie używany przez Boga. Stojąc w kościele Angelus Temple, 1927 rok, dawno temu, prorokował o dniach ostatnich i o byciu przygotowanym na powtórne przyjście Jezusa. Cytat. Gdy będzie zbliżał się powrót Jezusa, wierzący będą musieli się na Niego przygotować, ponieważ przynajmniej połowa z nich będzie niegotowa na Jego powrót. Będzie wielu chrześcijan, którzy będą uwierzyli, że mogą robić cokolwiek chcą i żyć jak się im żywnie podoba, a Bóg w ogóle nie będzie zwracał na to uwagi, wręcz będzie odwracał swoją głowę w drugą stronę, tak jakby w ogóle tego nie widział. Będzie rzeczą normalną, że kaznodzieje będą zaprzeczali istnieniu piekła. Zaprzeczenie istnieniu piekła przygotuje drogę dla Antychrysta. Będzie rzeczą obraźliwą, by mówić w kościele o krwi Jezusa. Ludzie będą uwielbiali człowieka, nie zwracając uwagi na jego upadki i grzechy, tylko po to, aby posiadać władzę. Ludzie będą wierzyli, że niektórzy kaznodzieje są jak Bóg, tylko dlatego, że gromadzą pod sobą wielkie tłumy w wielkich budynkach. Podczas gdy kościoły będą odwracały się od Ducha Świętego, wielu wierzących pójdzie za fałszywymi nauczycielami. Koniec cytatu. Z tego powodu część kościoła w tych dniach stanie się jak świat. Będzie szyld, będzie krzyż i Biblia na pulpicie, ale ludzie w środku pozostaną niezmienieni, bo usunęli spośród siebie jedynego autora stałej i skutecznej zmiany w ich życiu. Wielu w tych dniach będzie uczęszczało do kościoła, żyjąc dalej w swoich domach, gdy nikt nie widzi ich, dalej jak diabeł. Nie będą czuli potrzeby nawrócenia, skoro w ich kościele nie będzie Ducha Świętego, który jedynie w stanie jest zbudzić w człowieku taką potrzebę. Tak jak czytałem, a gdy przyjdzie Duch Święty, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Tak jak zawsze będzie istniał kościół religijny i instytucjonalny. Ja mówię tutaj o trzech kościołach w tej książce. Taki był, jest i będzie. Nie jest on zagrożeniem dla kogokolwiek. Również i diabeł nie zwraca na niego uwagi.
Będzie też istniał Kościół nowonarodzonych, napełnionych Duchem Bożym chrześcijan, którzy w oczekiwaniu na Jego powrót oczyszczają się, uświęcają się tak, jak On jest czystym. Kościół pełen chwały, pozbywający się zmazy i skazy, czegokolwiek w tym rodzaju. Kościół coraz bardziej wyglądający, mówiący, myślący, wierzący i działający jak Jezus podczas swojej ziemskiej służby. Kościół, który tuż przed Jego powtórnym przyjściem i po swoim pochwyceniem będzie uczestniczył w ostatnim wielkim wylaniu Ducha Bożego na ziemię, w znakach, cudach i uzdrowieniach, zbierając największe żniwo ludzkich dusz, jakie kiedykolwiek przyszło do Królestwa Bożego w Jego historii. O takim kościele i w dniach ostatnich również prorokował Smith Wigglesworth do Lestera Samrala, on też już nie żyje, obydwoje już nie żyją, w 1939 roku, to było tuż przed wybuchem wojny II wojny światowej, gdy mówił o ostatecznej fali Bożej chwały na ziemi. Cytat. Widzę przebudzenie uzdrowieńcze, które przyjdzie tuż po II wojnie światowej. Tak łatwo będzie uzdrawiać ludzi. Widzę kolejne przebudzenie. Widzę, jak ludzie z różnych denominacji zostają wypełniani Duchem Świętym i widzę następne Boże poruszenie. Widzę audytoria pełne ludzi, którzy schodzą się z notatnikami. Nadejdzie fala nauczenia wiary i uzdrowienia, a następnie po trzeciej fali, tu zanosząc się płaczem, widzę przebudzenie w dniach ostatnich, które przyczyni się do zebrania cennego owocu ziemi i stanie się największym przebudzeniem, jakie świat kiedykolwiek oglądał. Będzie to fala darów ducha. Dary służby będą płynęły po tej ziemi. Szpitale będą opróżniane, sprowadzając chorych do kościołów, które będą pozwalały Duchowi Świętemu poruszać się. Koniec cytatu. Wierzę, że żyjemy w czasie przed trzecią falą Bożej chwały na ziemi. Czeka nas przebudzenie, które będzie kulminacją czy kombinacją wszystkich poprzednich współczesnych przebudzeń w historii Kościoła. To jest przebudzenia uzdrowieńczego, które miało miejsce w 1946 do 1958 roku mniej więcej, przebudzenia charyzmatycznego, które miało miejsce w latach 1960-1982, w Polsce szczątkowo było zauważalne, z przebudzenia nauczenia słowa, które miało miejsce w latach 1982-1993. Przed powtórnym przyjściem Jezusa rzesze zostaną zebrane niczym żniwo do Królestwa Bożego pośród demonstracji Bożej mocy w znakach, cudach i uzdrowieniach. Rolnik, to jest Bóg Ojciec, oczekuje cennego owocu ziemi, ludzkich dusz, a spadnie wczesny i późniejszy deszcz, jak wiecie, mówi o tym Jakub. Jest to wylanie Ducha Świętego, czy ostatnie przebudzenie na ziemi, a wszystko tuż przed Jego powrotem. Kościół, który się rozmyje. W końcu Kościół Środkowy, mówiłem o dwóch kościołach, teraz o trzecim, ani religijny, ani też do końca idący za Duchem Świętym Jego Słowem w tych dniach ostatecznych rozmyje się i zaniknie. To nic, że dalej będzie nazywać się Kościołem, a może nawet będzie wzrastał liczebnie. Dlatego, że będzie on Kościołem kompromisów, zostanie wchłonięty przez Kościół religijno-instytucjonalny lub sam świat, stając się do niego podobny w mówieniu, myśleniu, wierzeniu i działaniu. To nic, że znajdziesz w nim krzyż, Biblię, pulpit i pulpit do głoszenia kazań. Nie będzie posiadał ani mocy Bożej, jak również Bożej obecności pośród siebie. Jest on jednym ze znaków ostatecznych, o jakich mówił Jezus. Cytat. I wielu wówczas się zgorszy, to znaczy urazi, upadnie, wpadnie w zastawioną pułapkę i zasadzkę i nawzajem wydawać się będą i nawzajem nienawidzieć, to znaczy nie cierpieć i gardzić. I powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość, to jest słowo agape, wielu oziębnie. A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony, to znaczy ocalony, ochroniony, wybawiony, uwolniony, uzdrowiony. Gdyby nie słowa przeto miłość wielu oziemnie, zdawałoby się, że ten fragment dotyczy ludzi spoza Kościoła. Jednak tylko nowonarodzeni posiadają miłość Bożą, agapę. Jezus mówi tu o wierzących w swoich sercach, jak wiemy, rozlaną przez Ducha Świętego. Tak więc tych wielu, o których mówi Jezus, dotyczy części Kościoła dni ostatnich. Nie całego Kościoła, ale wielu spośród nich. Warto o tym pamiętać. Do jednego z kościołów, a nie świata, Jezus skierował również te słowa. Znam uczynki Twoje, żeś ani, cytat, żeś ani zimny, ani gorący, abyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny, wypluje Cię z ust moich. Koniec cytatu, objawienie trzeci rozdział. Do innego kościoła Jezus powiedział, że jest martwy. Tak, kościół może być stać się martwy i dalej funkcjonować i gromadzić się, nawet jeśli kiedyś był żywy i pełen ognia Bożego. Cytat. A co do zboru w Sardes napisz, znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc,
Czego się nauczyłeś i co słyszałeś? I strzeż tego i upamiętaj się. Jeśli wtedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Koniec cytatu, objawienie trzeci rozdział. Wiele razy w Biblii Duch Boży jest przyrównywany do wody. Na przykład do rzek wody żywej wypływających z naszego wnętrza. Osobiście nie lubię pić kawy letniej czy spożywać letniego rosołu. Nie da się tego przełknąć. Jeśli posiadamy zimną, goszącą pragnienie wodę Ducha Bożego w sobie, możemy nim ugasić pragnienie grzesznych i chorych. Jeśli posiadamy w sobie gorący żar, ogień Ducha Bożego, o którym mówił Jezus, możemy nim spalić dzieła diabła i ogrzać ludzi ciepłem Bożej obecności. W letnim duchu nie ma ani zimna, ani gorąca Bożego Ducha. Ducha Świętego. Ponownie, gdy głosiłem na ten temat w Kościele, Duch Boży powstał we mnie, aby wypowiedzieć to poselstwo w innych językach. Po nim nastąpiło tłumaczenie w takich oto słowach. Przypomnę tylko wam, bo to było pewnego nabożeństwa. Jedyna rzecz, która w tych dniach oddzieli Kościół od świata, to Boża obecność w Kościele. Kościół, który w tych dniach będzie wierzył, że jedynie Duch Święty, Jego obecność odróżnia go od świata i będzie szedł za Nim, trzymając się słowa w jednej ręce, a Ducha Bożego w drugiej ręce, ostanie się w obliczu zwiedzenia. Ostanie się w obliczu myślenia w Kościele, że musimy być tacy jak oni, aby ich zaadoptować. Nie, nie. Nie musicie być tacy jak grzesznicy. Możecie używać wszystko, co oni naturalnie używają, żyjąc na tym świecie, ale przy tym pozostawać odrębni, jedyni w swoim rodzaju z powodu Ducha Bożego, który mieszka w was, który was prowadzi, napomina, który prowadzi do pokuty, który uzdrawia, jeśli trzeba, który czyni cuda, którego nie da się podrobić, bo świat go nie ma, nie widzi i nie zna i bez was przyjąć nie może, bo kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest Jego. Halleluja! Tak pomyślałem wam, przeczytam ten dłuższy fragment, zachęcam później do lektury. Pomyśl o tym, Duch Święty. Duch Święty jest darem dla Kościoła. I w tych dniach ten dar będzie jedynym darem, który odróżni Kościół od wszystkiego innego na tej ziemi. Jego dowody obecności, jego działania i przejawy działania w sercach ludzi, on jest tym, który oddziela Kościół jako ciało Chrystusa. Nie mówię tylko ten Kościół, cały Kościół. Cały Kościół jako ciało Chrystusa od wszystkiego innego, co jest na ziemi. Pomyśl o tym. Nie odróżni w tych dniach Kościół od innych forma uwielbienia, budynki, krzyże, Biblia, cokolwiek, liturgia, szata, wszystko to jest już dzisiaj skopiowane na ziemi. Okay? Wielu ludzi ma Biblię, jest ona dostępna wszędzie. Duch Święty, niech Paweł powie Duch Święty. Człowiek przyjmujący go do swojego wnętrza, przyjmujący go do swojego życia, Jezus dar dla świata, przyjmuje go świat potem jako swojego również i Ducha Świętego do swojego życia, zostaje napełniony nim, jest Bożą aprobatą, jest Bożą pieczęcią. Czytamy, jesteśmy zapieczętowani czym? Obiecanym Duchem Świętym. Jest on zadatkiem albo rękojmą. Kiedy Bóg będzie wpuszczał ludzi do ziemi, do nieba, będzie sprawdzał, czy w środku jest on. Jest rękojmą. Kiedy kupujesz mieszkanie, dajesz zadatek, tak? Albo rękojma kiedyś mówić. Czy tak właśnie jest? Musisz mieć ten zadatek, musisz mieć dowód, rękojmę. Ok? Jeśli nie masz tego, nieraz jest tak, że w banku musisz te 10 czy 20%, kiedyś było bez finansowania, ale dzisiaj. Jeśli nie masz tego, nie możesz tam zamieszkać, nie możesz przystąpić. Nie, czy tak właśnie jest? No, kiedyś było tak, że paszporty sprawdzali na granicach. Jeśli miałeś miśka wbitego, nie wpuszczali ciebie. Amen. Jeśli nie miałeś wizy i pieczątki z rzędu wizowego, nie wpuszczali ciebie. Podobnie jest ze zbawieniem. Ostatecznie w tym dniu Duch Święty w życiu człowieka otworzy Bóg, spojrzy do środka, wychyli się trzecia osoba Trójcy. Jestem, wejdź do radości Pana swego. Nie będzie wtedy, mam Biblię, chodziłem do kościoła, dałem dziesięciny, czy ofiary, czy wysłałem na misję. Amen. Co abyś pomyślał, Duch Święty jest rękojmą. On jest pieczęcią na Bożym ludzie. Halleluja. Jeśli Jego byśmy chcieli usunąć i Jego dary, bo nie odłączysz Ducha Świętego od darów, to masz coś, co może będzie Kościołem, może będzie brzmiało Kościół, może będzie miało Biblię i liturgię, taką czy inną, protestancką, katolicką, jakakolwiek by była, ale jeśli nie ma tam Jego, który jest autorem i dokończycielem naszej wiary, nie mamy niczego. Czy możesz powiedzieć amen? Amen. Jana 16 rozdział, spójrz. Lepiej dla was, 7 werset, żebym odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel,
do was nie przyjdzie. Pocieszyciel, dokładnie ktoś, kto wzywa, powołuje, to jest jego imię, zaprasza, zachęca, dodaje otuchy, pociesza, prosi, lituje się. Broń jest orędownikiem, wspomożycielem, adwokatem i rzecznikiem. Jest wszystkim tym, kim Jezus był fizycznie dla was, dla nich, za życia na ziemi. On przyjdzie do was, a jeśli odejdę, to przyjdzie do was, pośle go do was. I on, gdy przyjdzie, przekona, to znaczy udowodni, dokładnie przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie, o grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości, gdyż odchodzę i od Ojca już mnie ujrzycie, i o sądzie, gdyż książę tego świata został osądzony. Tak, dlatego mówię, miałem, wiesz, tak sobie śniłem na jawie, Panie, może byśmy to mieli, gdybyśmy to jeszcze mieli, gdybyśmy to mieli, gdybyśmy to zorganizowali, gdybyśmy mogli to mieć, to by sprawiło, żeby ludzie przyszli. Biblia mówi, Duch Święty przekona. On może użyć naturalnych rzeczy, ale błędem będzie myślenie, że musimy mieć to i to i to i to, żeby być skuteczni. Tak? Jego moc, czeliśmy skutecznie w nas, działa. Pomyśl, Kościół na ziemi ma trzecią osobę Trójcy. Pomyśl, mają, przynajmniej ci, którzy go przyjęli, mają, co trzeba więcej. Amen. Nie myśl, że trzeba coś więcej. Nie myśl o tym, że trzeba, nie myśl o tym, że jesteś w mniejszości. Nie ma u Boga czegoś takiego jak mniejszość i większość. Bóg z człowiekiem to już większość. Amen. Ja wierzę, że pewnego dnia będziemy mieli swój budynek i będziemy mieli wiele rzeczy materialnych. Jednak myśląc w ten sposób, że to potrzebujesz, żeby mieć wpływ i wywrzeć wpływ, jest bardzo złudnym. Okej? Okay? Ponieważ jedyna rzecz, która odróżnia nas, to jest Jego obecność w nas. Amen. Tak mówiłem, pomyśl. Jeśli wszystko, cokolwiek świat ma wokół nas, ma to, co ma Kościół. Jest to kopia. Kościół ma muzykę, świat ma muzykę. Kościół ma światła, my mamy światła. Kościół ma prąd, my mamy prąd. Kościół ma gitary, my mamy gitary. Kościół ma muzykę, świat ma muzykę gospel. Jest mnóstwo wykonawców gospelowych, którzy nawet nie są nowonarodzeni, a śpiewają gospel i z tego mają pieniądze. To jest popularne, jest to moda dzisiaj, tak? Kościół też to ma. Kościół ma budynki, świat ma budynki. Kościół ma oratorów, świat ma oratorów. Kościół i świat dzisiaj ma tak dobrych oratorów, że wierzący i niewierzący nawet nie rozpoznają, którzy mówią z inspiracji Boga, a którzy mówią z inspiracji filozofii, ludzkich elokwencji, oratorstwa. Czujesz, o czym mówię? Jednak Kościół ma coś, czego świat nie ma, bo go przyjąć nie może, a to nazywa się Duch Święty i Jego działanie i oznaki. Jeśli usuniesz Jego dary, usuniesz Jego działanie i przejawy, usuniesz to, co tylko Cię odróżnia od Kościoła. Świat ma Biblię. Ma Biblię. Ludzie czytają Biblię, studiują Biblię, cenią Biblię. Wiele kultur Biblię ceni. Jednak sama Biblia nikogo nie zbawi. Tak? Bo to nawet sam Duch Boży daje wiarę i wzbudza wiarę w sercach ludzi, aby przyjąć Jezusa, kiedy słyszą Ewangelię. Amen. Możesz wziąć swój samochód, jeśli jesteś błogosławiony samochodem za 150 tysięcy złotych czy 200, podjechać pod dom jakiegoś grzesznika i powiedzieć mu, spójrz, Bóg obłogosławił mnie tym samochodem, Bóg jest ze mną, potrzebujesz zbawienia. On naciśnie pilota, wysunie z garażu i pokaże ci, a tu jest Lexus. Ja nie mam Boga, a też mam samochód, nie potrzebuję twojego. Tak? Może zaprowadzić tego człowieka do swojej firmy, którą wybudowałeś od zera, wartą 3 miliony złotych dzisiaj i pokazać mu, zobacz, Bóg jest ze mną, On mi obłogosławił, prawdę obłogosławił cię. Twoją pracę rąk. I ten grzesznik zabierze cię do swojej firmy i pokaże ci, a tu jest moja firma, ja ją wbudowałem, warte jest 5 milionów i Bóg mi nie błogosławił. Ja również mam coś, co mogę pokazać, dlaczego miałem mieć twojego Boga. Możesz zaprosić tego grzesznika do swojego domu, zostawić stół, wszystkie swoje dzieci i pokazać mu, jakie są ułożone i ładnie siedzą, wszystkie miłe, uśmiechnięte i twoją żonę wymalowaną czerwoną śminką i pokazać mi, spójrz, jaka moja łodzinka jest ładnie ułożona i wszyscy kochamy się, miłujemy. On cię weźmie do swojego domu, za swoim dużym stołem ustawi ciebie, swoją uśmiechniętą żoną, wymalowaną szczeloną śminką i swoimi dziećmi, ładnie wszystkimi grzecznymi. On nie ma nic wspólnego z Bogiem, nie jest tam odrodzony. I pokaże ci, ja również to wszystko mam. Tak? Możesz mu skosić nawet ogród swoją kosiarką, żeby udowodnić mu, że Bóg jest z tobą. Jest jednak jedna rzecz, którą sprawi, że on będzie wiedział, że Bóg jest z tobą. Jeśli u niego w łóżku leży dziecko, które jest nieleczalnie chore, a ty przyjdziesz nałożyć ręce na niego i ono będzie uzdrowione, ono będzie wiedział, że Bóg jest z tobą. Jeśli ma chory kręgosłup i już wszystko próbował i był na wszystkich masażach,
A ty powiesz, Bóg jest ze mną, On mieszka we mnie i On chce cię uleczyć, nałożysz ręce i ból odejdzie, On będzie wiedział, że Bóg jest z tobą. Pieniądze go nie udowodnią, samochód mu tego, firma, cokolwiek pokażesz mu, świat to podrabia, ale Bożej obecności nie podrobi. Wiesz, o czym mówię? Ja nie mówię, że te wszystkie rzeczy są złe, że te rzeczy mamy, nie mamy za nimi iść. Mamy pracować, mamy wierzyć w błogosławieństwo, ale pamiętaj, Bóg Boży i Boża obecność jest jedyną, która odróżnia ciebie. Dary Ducha Świętego, Jego zamanifestowana obecność nadnaturalna, nienaturalna, ponadnaturalna, okej? Okay? Jest tym, która jest Bożą pieczęcią i dowodem, że On jest z tobą, ponieważ wszystko inne można mieć bez Niego dzisiaj. Jak wtedy, to i jak kiedyś, tak i dziś. Czy możesz powiedzieć amen? Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, 12 werset, ale teraz tego znieść nie możecie, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, pomyśl, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszeć mówić będzie, co ma przyjść, wam oznajmi. Pomyśl o tym. Są rzeczy, które Duch Święty nie mógł powiedzieć im i objawić im, uczniom Jezusa, które może pokazać nam, ponieważ oni Go nie przyjęli i było rzeczą niemożliwą, aby zrozumieli to, co Bóg miał dla nich. A On mówi, przyjdzie On i On was wprowadzi we wszelką prawdę. Co więcej, to, co ma przyjść, wam oznajmi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi wszystko, co ma Ojciec, moje jest. Dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. To, co ma przyjść. To, co ma przyjść. Pomyśl o tym. To, co ma przyjść. Wiecie, ludzie wiele płacą za to, żeby wiedzieć, co ma przyjść. A tu chodzą do wróżek i dają rękę i wiesz, żeby im czytali, wróżyli z fusów i z tego i z tamtego. Jest ktoś w tobie, kto nawet przygotuje cię na to, co ma przyjść do ciebie. Który objawi ci Boży plan i zamysł. Faktycznie zobacz, dosłownie w 14 rozdziale, w wersecie 26, ta osoba, Duch Święty, jest tą, która nawet nauczy cię wszystkiego. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, 14 rozdział, werset 26, którego Ojciec pośle w imieniu moim, spójrz, nauczy was wszystkiego. Czy tak jest napisane? Wszystkiego. Wszystkiego, co się czyni w Kościele. Nie. Wszystkiego, co jest duchowe. Nie. Wszystkiego to znaczy, co w związku z pracą zawodową i rodziną i małżeństwem i biznesem i wszystkiego znaczy wszystkiego. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia. Ta moc nazywa się Duch Święty. Piotr o tym mówi. W 2 Piotra 1, werset 3 i 4. Wszystkiego. Pomyśl o tym. Jest ktoś w tobie, kto jest twoim nauczycielem. Biblia mówi, macie namaszczenie od Świętego i wiecie wszystko. 1 Jana 2:2. Jest to ktoś, kto jest darem nieba. Duch Święty to nie jest dar, to jest sam Bóg, który dał siebie tobie. Pomyśl o tym. Nie ma tego żadna religia. Nawet chrześcijańska religia tego nie ma. Pomyśl o tym w ten sposób. Możesz wyjść na ulicę i rozmawiać z pierwszym, lepszym człowiekiem na ulicy i prawdopodobnie zgodzi się z tobą w większości rzeczy, które wierzysz. Tak? Tak jak pastor Jim mówił, większość Polaków, jak i Irlandczyków, zgodzi się z tobą co do Wielkiego Piątku, co do niedzieli zmartwychwstania, co do Bożego Narodzenia. U nas jeszcze trzeba dać wszystkich świętych, bo to też się z tobą zgodzą, chociaż ty się z nimi nie zgodzisz, ale zgodzą się, że był ktoś taki, że umarł, że jest to fakt historyczny, nawet, że umarł za grzechy ludzi, chociaż okej, okay, że urodził się z Marii Panny, że był taki piątek, czy piątek, jakkolwiek ten dzień, że było zmartwychwstanie, niedziela zmartwychwstania nasza. Zgodzą się z tobą wieloma rzeczami, że Biblia jest dobrą księgą, że on był dobrym nauczycielem. Pójdziesz do Świadków Jehowy i zgodzą się z tobą z wieloma rzeczami. Może z wieloma się nie zgodzisz również z nimi, ale wieloma się zgodzisz. Potencjalnie z wieloma ludźmi się zgodzisz w wielu rzeczach, ale zacznij z nimi rozmawiać o tym, że ten, o którym mówimy dzisiaj, jest we mnie. Inkarnował moje ciało. Nie używaj tego słowa, bo myślę, że jesteś. Że mieszka w tobie. Że on dzisiaj mieszka we mnie i nagle ci sami, z którymi się zgodzą, robią takie wielkie oczy, a opowiedzą, kimże ty jesteś. A opowiedzą, weź kamienie i kamienuj go. To jest dowód, że samo zgodzenie się nie wystarcza, zanim on sam nie zamieszkuje człowieka. Chrystus w nas. Bóg w człowieku. Bóg w człowieku. Bóg w człowieku. Duch Święty w człowieku. Uwieńczenie chrześcijaństwa. Bóg przychodzący i zamieszkujący człowieka, czyniący nie to, że on świadczy, ale czyniący z niego świadka.
On sam jest świadkiem tego, że to, co mówi, jest prawdą, ponieważ ten ktoś zamieszkuje. Nie znajdziesz tego ani w buddyzmie, ani w hinduizmie, ani w jakiejkolwiek chrześcijańskiej religii współczesnej, mówiąc o religii, czy protestanckiej, czy katolickiej, bo dzisiaj są takie i takie na świecie. Znajdziesz to tylko w nowonarodzonym chrześcijaństwie, tak? Gdzie Bóg literalnie zamieszkał człowieka i żyje w nim. Ten człowiek żyje w nim, ten Bóg żyje w nim, chodzi, porusza się. Nie jest on tylko tym, który mówi, ale jest ktoś, kto mieszka w nim. Realnie działa w nim. Jego ciało stało się świątynią. Co więcej, uczy go wszystkiego i przypomina mu wszystko, co sam Jezus powiedział. Spójrz werset 26, 14-26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Werset 16 i 17, 14 rozdziału Ewangelii Jana. Ja prosić będę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby był z wami jak długo? Mówisz, Jezus jest z nami. No, my wiemy, że Jezus jest z nami, ale tak naprawdę jest po prawicy Ojca. To Duch Boży, Duch Święty został posłany na Jego miejsce. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, lecz wy go znacie. Lecz wy go znacie. Lecz wy go znacie. Powiedz, ja go znam. Bo przebywa wśród was, wtedy był pośród nich, bo Jezus jedynie go posiadał i będzie gdzie? Was. Będzie was. Wy go znacie. Zapisz sobie Daniela 11:32. Ci, którzy znają swojego Boga, wzmocnią się i będą działać. Halleluja. Spójrz jeszcze raz na 16 rozdział. Chcę, abyś spojrzał na to jeszcze raz. 16 rozdział od wersetu 7. Lecz ja mówię wam prawdę. Lepiej dla was. Powiedz ze mną, lepiej dla mnie. O wiele lepiej dla mnie. Korzystniej dla mnie. To jest to, co tam myślałem sobie naturalnie. Może to, może tamto, gdybyśmy jeszcze. Może, Panie, no właśnie, ta rzecz. Wszystko byłoby inaczej, gdyby to wszystko było. Jezus poszedł jednak do kwintesencji i powiedział, jeśli kiedykolwiek byście zastanawiali się, co jest dla was lepsze, co potrzebujecie, to mówię wam nawet lepiej, że ja fizycznie będę wam zabrany. Wiesz, dzisiaj gdybyśmy powiedzieli, może my gdybyśmy stawili się w miejsce uczniów i słyszeli, że on mówi lepiej, że ja odejdę, my byśmy powiedzieli, Panie, Panie, nie, Ty nie wiesz, co mówisz. Nawet nie mów tego, Ty nigdy nas nie opuszczaj. Cóż mogłoby stać się dla nas lepszego niż Ty? To jest najlepsze w życiu, która się nam wydarzyła. Ty obecny z nami. Bóg w ciele. A on mówi, wy nie wiecie, o czym mówicie, jeszcze tego nie rozumiecie. Kiedy ja odejdę, będzie dla was lepiej. Będzie lepiej, niż widzieliście, jak czyniłem to i tamto. Będzie lepiej, niż słyszeliście, jak głosiłem. On sam, który to wszystko czynił przeze mnie, zamieszka w was. Skopiuje się w was. Jestem pierwowzorem, prototypem. Patrzycie na mnie 3,5 lata, a ten, który mnie napędzał, który czynił przeze mnie i mówił, zamieszka wewnątrz was. Dlatego, panowie i panie, lepiej dla was. Lepiej dla was. Nie rozumiecie tego jeszcze, ale tego dnia poznacie, że lepiej dla was, że ja odszedłem, bo on przyjdzie i zamieszka wewnątrz was. Halleluja. Lecz gdy przyjdzie, 13 werset, Duch prawdy wprowadzi was we wszelką prawdę. Poprowadzi, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszeć mówić będzie i co ma przyjść, wam oznajmi. Halleluja. Co ma przyjść, wam oznajmi. Co ma przyjść? Mam na myśli, co ma przyjść do twojego życia. Co ma przyjść? Na co masz się przygotować w twojej firmie, w twoim domu? Co ma przyjść? Co Bóg ma w planie dla ciebie? Okay? Czy jesteś pastorem, czy mechanikiem, czy rolnikiem, czy mężem, czy żoną? Co ma przyjść? On ci to objawi, przygotuje. To jest jak przewodnik, który prowadzi ciebie przez nieznane terytorium i bezpiecznie. To słowo było używane wtedy również w tym kontekście. Pomyśl o tym, masz wewnętrzne informacje, masz wewnętrzną intuicję, masz boski kompas, masz coś, czego ludzie nie mają, masz Boga w sobie. Przyjście Jego jest uwieńczeniem chrześcijaństwa. Bogu nie wystarczyło oczyścić świątynię, nie wystarczyło oczyścić ich z grzechów, nie wystarczyło ich nazwać Kościołem. On chciał przyjść i zamieszkać i wypełnić ich nie mniej niż pierwszych ludzi w ogrodzie Eden, kiedy byli całkowicie Boży. Wypełnieni Bogiem po brzegi. Halleluja. Dzięki Ci jest. Lecz gdy przyjdzie On, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, co
ktokolwiek usłyszy, co, pomyśl o tym, jest ktoś w tobie, który cały czas ma otworzone uszy i słyszy, co mówi Jezus. A Jezus w górze słyszy, co mówi Ojciec. I dokładnie to, co słyszy, przekazuje tobie, a On przekazuje Jemu, a ten w tobie mówi to do twojego wnętrza, mówi do twojego ducha. On powstaje w tobie. On tam jest. Stawia przed lustrem i mówi, pod tym ubraniem mieszka człowiek, w którym mieszka Bóg. To jest dar dla Kościoła. To jest dar dla Kościoła. To, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, moje jest, dlatego rzekłem, z mego weźmie i wam oznajmi. Pomyśl o tym, może znać Ojca, może znać Pana Jezusa Chrystusa lepiej niż Jego wszyscy uczniowie. Oni nie mogli Go znać. On zresztą powiedział, nie chcecie z tego pojąć i ująć, ale kiedy On przyjdzie, wszystko, co Ojca jest, ja wziąłem od Niego i ja wam to przekażę i oznajmię. Ostatni fragment, spójrz ze mną na 1 Koryntian. Paweł mówi w 1 do Koryntian. Halleluja. Pierwszy list do Koryntian, rozdział 1. Jezus jest darem dla świata. Duch Święty jest darem dla Kościoła. Pierwszy list do Koryntian 2, werset 9. 1 Koryntian 2, werset 9. Głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co do serca ludzkiego nie wstąpiło. To przygotował Bóg tym, którzy Go miłują, ale bowiem nam, powiedz nam, nam wszystkim, mi i tobie, 10 werset, objawił to Bóg przez Ducha, mowa jest o Duchu Świętym, gdyż Duch Boży, Duch Święty, spójrz, bada wszystko, nawet głębokości Boże. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który jest w nim? Tak samo, kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. A myśmy, ty i ja, otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, mowa jest o Duchu Świętym, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, powiedzmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. Dlatego możesz wiedzieć, że jesteś zbawiony. Dlatego możesz wiedzieć, że przebaczono ci. Dlatego możesz wiedzieć, że jesteś w drodze do nieba, ponieważ Bóg ci to objawił. Nikt ci nie przekonał, żadna filozofia, żaden kościół ci nie wypyrał mózgu. Jeśli przyjąłeś Jego, możesz wiedzieć, co więcej, możesz wiedzieć, co Bóg przygotował dla ciebie. Możesz widzieć swoją przyszłość. Możesz modlić się i być przygotowanym na to i na tamto. Nie znać wszystkiego doskonale, w sensie, wiesz, tak jakbyś oglądał film, ale przeczuwać. Tak? Możesz widzieć, możesz słyszeć, możesz być ostrzeżony, możesz być przynaglany, możesz być hamowany w środku, możesz być informowany. Masz boskie GPS. Amen. Nie tylko dla ciebie służący, ale pomyśl, służący ludziom, ponieważ nosisz Boga. Ludzie nie muszą iść ani do nieba, aby przekonać się, że On tam jest. Na Boga nie muszą iść do piekła, aby przekonać się, że ono istnieje. Wystarczy, że spotkają Boga na ziemi. Powiesz, gdzie Go spotkają? No właśnie, siedzi przede mną. To był Boży plan. Okej, chyba to zniesiecie. Dlatego otwórzcie jeszcze ten fragment Jana. Myślę, że to zniesiecie. Zresztą ja cytuję tylko Biblię. Jana 10, rozdział, werset 32. Widzisz, planem nie było tylko zbawić, w sensie oczyścić ludzi przez krew Jezusa. Planem nie tylko nie było odkupić, aby człowiek szedł do nieba pewnego dnia. Planem było o wiele więcej. Planem było to, aby to, co pierwszy Adam zniszczył, ostatni naprawił, aby Bóg ponownie zamieszkał w człowieku. To było Bożym planem. Adam i Ewa byli Boży. Oni wyszli spod Bożej igły. Byli Boży w duchu, duszy i ciele. Bożym planem było, aby ostatni Adam, zwany Jezus, odwrócił to, co pierwszy zniszczył, aby Bóg ponownie mógł wprowadzić się nie świątynię budowaną ręką, nie w namiot zgromadzenia za czasów Mojżesza, ale w żywe ciało, kość z kości, krwi z krwi, ciało człowieka mogło stać się jego świątynią. Dlatego kiedy Jezus głosił w Ewangelii Jana, w rozdziale 10 i w wersecie 31-30, kiedy mówił, ja i Ojciec jedno jesteśmy, i Żydzi zaczęli znosić kamienie, aby go kamienować, w 32 wersecie powiedział im Jezus tak, ukazałem wam wiele dobrych uczynków z mocy Ojca mego, za który z tych uczynków kamieniujecie mnie, odpowiedzieli mu Żydzi, mówiąc, nie kamieniujemy cię za dobry uczynek, ale za bluźnierstwo, że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. I odpowiedział im Jezus, czyż w zakonie waszym, w Biblii waszej, nie jest napisane, ja rzekłem, bogami jesteście? Jeśli nazwał bogami tych, których doszło Słowo Boże, a Pismo nie może być naruszalne dla mnie, do mnie, którego Ojciec poświęcił,
i posłał na świat, wy mówicie, bluźnisz, dlatego że powiedziałem, jestem Synem Bożym. Jeśli nie wykonuję dzieła mojego Ojca, nie wierzcie mi, ale jeśli zaś wykonuję, to choćbyście nie wierzyli, wierzcie uczynkom, abyście poznali i wiedzieli, że we mnie jest Ojciec, a ja w Ojcu. Czytasz to i chcesz to ominąć, bo nie wiesz, o co chodzi, ale chodzi po prostu o to. Bóg stworzył człowieka na niewiele mniejszym od samego siebie, zamieszkał w nim, on był jak Bóg na ziemi. Inaczej mówiąc, stworzenie oglądało Boga w człowieku. Jezus powiedział, to było Bożym planem, jednak zepsuliście to, staliście się jak to stworzenie, spadliście z miejsca Bożego do miejsca zwierzęcego, że tak powiem. Jednak mój Ojciec odwrócił to w Jezusie Chrystusie po to, aby Bóg mógł ponownie zamieszkać w was. Aby ludzie patrząc na was mogli widzieć, pomyśl o tym. Jezus mówił, kto widział mnie, widział. Po co? Aby ludzie mogli spojrzeć na Kościół i powiedzieć, kto widział ich, widział Chrystusa. Czy tak właśnie jest? Jaki On jest, tacy i my na tym świecie. Duch Święty, Duch Święty, Duch Święty, powiedz Duch Święty. Duch Święty. O, ridaczkę nemasy, pretidzien son denganze dziecko prodysia, hewrore tanskie titaż dangla menesa, ebrodzia linezanć golo froskie, limenozanć golo prandy kien. Czyż nie powiedziałem, że to, co ma przyjść, wam objawię i oznajmię? Widzisz wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy będę czynił pośród mojego kościoła i w moim kościele w tych dniach ostatnich. Wielkie rzeczy w tym kraju i nie tylko w tym kraju, ponieważ czym bliżej przyjście mojego Syna, tym niebo coraz bardziej stykać będzie się z ziemią, tym światłość coraz bardziej będzie światłością, a ciemność coraz bardziej będzie ciemnością. Szarość i ziemia niczyja będzie wchłonięta bądź przez ciemność, bądź przez światłość. Także droga sprawiedliwych będzie coraz jaśniej jaśniała aż do białego dnia, dnia mojego przyjścia. Dlatego wiedz, że to, co ma przyjść, objawię ci. Kiedy będziesz modlił się na Marii Kęcko-Branskiej, wołał i będziesz widział siebie, jak czynisz wielkie rzeczy, jak czynisz rzeczy, które są cały czas w ramach tak i twojej pracy, i firmy, i małżeństwa, i rodziny, jednak postawię cię w miejsca, w których będziesz mógł świecić, w miejsca, w których ludzie będą mogli oglądać Boga, będą mogli oglądać zbawienie i uzdrowienie przez twoje ręce, przez twoje usta, bo bez ciebie nic nie mogę, moim ciałem jesteś. Moim ciałem jesteś na ziemi, moimi rękoma jesteś, moimi nogami jesteś, moim głosem. Jeśli ty nie przemówisz, ja nie mogę. Jeśli ty nie pójdziesz, ja nie mogę. Jeśli ty nie dotkniesz, ja nie potrafię. Dlatego postawię ciebie i będziesz do nich mówił w moim imieniu i będziesz dla nich jak Bóg. Będziesz mówił, przebaczono wam, ponieważ uwierzyliście moim słowom. Będziesz mówił, jesteście uzdrowieni, ponieważ mogłem nałożyć na was ręce. Tak, jak i ja jestem, taki ty na tym świecie. W tobie żyję i poruszam się i jestem. Ony maćkę eridezu prona i w tych dniach, w których żyjesz, w tych dniach, w których żyjesz i poruszasz się, w tych dniach, w których wychowujesz dzieci, w tych dniach, zanim przyjdę, ujrzysz rzeczy wielkie. Tak, nawet w tym kraju. W tym kraju, w którym mieszkasz, po których ulicach chodzisz. Tak wielkie, Panie, jak wielkie, to mockie dla Macia. Panie, jak wielkie, o rymesko sio rymasy, tak wielkie, jak to, co wydarzyło się. Tak wielkie, jak w uszach wszystkich to brzmiało i przez lata mówili o katastrofie smoleńskiej. Nie było osoby, która by tego nie zauważyła, nie było osoby, która by tego nie doświadczyła, nie było osoby, która by nie była tym wstrząśnięta, nie było mediów, które by tego nie mówiły, gazet, które by nie pisały, świata, które by tego nie komentował. Tak wielkie uczynię w tym dobrym wymiarze, gdzie nie będzie osób, które by o tym nie mówiły, nie będzie ludzi, które by o tym nie opowiadały, nie będzie gazet, które by o tym nie opisywały, nie będzie świata, który by tego nie zauważył i nie skomentował. Tak wielkie rzeczy uczynię, budując moje królestwo w tym kraju, gdzie ślepych oczy będą widziały i głuchy uszy będą słyszały, gdzie komentatorzy i media i wszyscy inni wokół nie będą w sposób nie zauważyć tego, co nadnaturalne i spektakularne. Lomocka brana, krótki czas to wydarzy się, zanim ja przyjdę, aby zebrać żniwo ludzkich dusz, którzy będą poruszeni moim duchem, moim działaniem, nie kościelnictwem, ale moim działaniem, realnym działaniem. Tak, tak, chociaż szeroko drzwi otworzą się dla owocnej działalności, w tym samym czasie powstanie wielu przeciwników. Tak było i tak będzie, ale nie obawiaj się. To, co ja czynię, będzie brzmiało tak bardzo w uszach ludzi. To, co ja czynię, tak bardzo zobaczą i doświadczą na swoim własnym ciele i swoimi własnymi oczami. Zobaczą, że nic inne
nie będzie w stanie powstrzymać tych, którzy zapragną i przyjdą i napiją się wody żywej w obliczu działania mojego ducha. Nie religii, tradycji, ale żywego ducha, słowa, moich darów wylewanych jak rzeka, płynących przez wierzących, jak rzeka, jak strumienie wody żywej na pustyni. I wielu przyjdzie do królestwa, i wielu zbawionych będzie, i wielu przemienionych przed moim przyjściem, aby zebrać w krótkim czasie żniwo ludzkich dusz. O, tak aby siewca i żniwiarz wspólnie radowali się. Nie ma skobrynędzio, nyningo, nomange, nyninu, kurumbra, nesędzi, gineska, endungembra. Dlatego odkryj swoją część. Odkryj swoją część. To nie przypadek, że jesteś w tym miejscu i w tym czasie, że jesteś w tej rodzinie, w tej pracy i w tym wieku żyjesz, a nie innym. To nie przypadek. Ja na ten cel wybrałem cię, ja na ten cel wyznaczyłem cię, sprawiłem, że urodziłeś się po to, aby widzieć, po to, aby widzieć moją chwałę, aby uczestniczyć, aby przyłożyć ręce do pługa, aby mieć moją, swoją własną część w swojej modlitwie i posłuszeństwie, w swojej pracy, w swoim małżeństwie, aby uczynić to, do czego przeznaczyłem cię. To nie przypadek. Nie. W tych dniach, w tym czasie, w tym kraju, w tym okresie umieściłem się, bo żniwo ludzkich dusz zaplanowałem, bo jest tych, których masz dotknąć, tych, których masz odwiedzić, tych, których masz zobaczyć, tych, których masz ręce nałożyć, jeszcze wielu przyprowadzę do ciebie, dlatego módl się, limaskie, erybozia, lamanino, sopranesia, erybrenco, siongendina, sociotopra. Jeśli masz wątpliwości, jaki jest wzór, jaki jest plan, jak wygląda to, otwórz moje słowo, kartka po kartce, dzieje mojego Kościoła, a ujrzysz mój plan, mój pierwowzór, on nie zmienił się, nie tylko to, nie, nieco ludzkie, to tego nie uczyni, pieniądz tego nie uczyni, władza tego nie uczyni, znajomości tego nie uczynią, nie, to moc mojego ducha, moc pięćdziesiątnicy, moc uwieńczenia Golgoty, Duch Boży w człowieku i na człowieku to uczyni, jedynie to, módl się, zmagaj się o to, walcz o poruszenie mojego ducha, oddawaj serce i wylewaj przeze mną, by widzieć przebudzenie i bądź posłuszny w tym, co czynię w twoim życiu. Jedynie to i tylko to, mój Duch Boży w człowieku i na człowieku jest w stanie złamać jarzmo niewoli, uzdrawić chorych, wyrzucić diabła i zmienić życie ludzi, bo gdzie namaszczenie jest, tam rozsadzane jest jarzmo. Moje namaszczenie niszczy wszelkie jarzmo, tak było, jest i będzie. Mój Duch leczy ciała ludzi, mój Duch leczy umysły ludzi. Mój Duch przemienia serca ludzi i odbiera im argumenty i wątpliwości, kiedy widzą, że to, co niemożliwym, możliwym staje się, kiedy ich serce pała żarliwością do mnie, bo widzą, jak ja uzdrawiam ich dzieci, bo widzą, jak czynię cuda w ich małżeństwach, bo widzą, jak leczę ich ciała, to mój Duch w człowieku to czyni. Ja nie zmieniłem się. W Tobie dziś jestem. Wczoraj, dziś, ten sam i na wieki. Dlatego darmo wziąłeś mnie, darmo rozdawaj mnie. Halleluja. Dzięki Ci jest. Panie, my dziękujemy Tobie za Twoje słowo. Dziękujemy Tobie, Ojcze, za Ducha Świętego, tego, którego dałeś Kościołowi, którego mogliśmy przyjąć, być nim napełnieni. My dziękujemy za ten dar z nieba. W imieniu Jezusa. Pochylmy nasze głowy, zamknijmy nasze oczy na tym miejscu. Jeśli nie jesteś osobą pewną nowego narodzenia, zbawienia, nie wiesz, gdzie by dzisiaj poszedł, gdybyś umarł, to dar Jezusa jest darem dla ciebie, zanim możesz przyjąć dar i Ducha Świętego. Nie trzeba wiele. Każdy, kto wzywa imienia Pana, zbawiony będzie. Zanim stąd wyjdziesz, a może i kiedy wyjdziesz w swoim domu, po prostu powiedz, drogi Jezu, jestem grzeszny, zbaw mnie. Oczyść mnie z moich grzechów. Otwieram swoje serce dla ciebie. Wierzę, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Bądź moim Panem i Zbawicielem. Cokolwiek powiesz w swoich słowach, to wystarczy. Uczyń to. Może oglądasz nas w internecie. Uczyń to, bo to pierwszy dar dla ciebie. Potem zrób drugi krok. Przyjmij dar Ducha Świętego. Za tydzień będziemy mówili o tym, jak pozostawać pełnym Jego Ducha, co możemy czynić, ale przyjmij dar Ducha Świętego. Zacznij modlić się innymi językami. Pozwól, żeby Bóg otworzył drzwi nadnaturalne do darów Ducha do twojego życia i aby mógł prowadzić Ciebie, mówić, błogosławić przez innych, Ciebie, innych przez Twoje ręce, przez Twoje słowa. Tak jak powiedział, upłynęły rzeki wody żywej z Twojego wnętrza do Ciebie. Halleluja. Dzięki Ci jest. Staliście długo, stańcie chwilę na swoje nogi, wyprostujcie, niech krew popłynie. Podnieście swoje ręce. Panie, my dziękujemy Ci za Ducha Świętego. Dziękujemy Ci za wylanie Ducha Świętego na Twój Kościół. Halleluja. Dziękujemy za dar Ducha Świętego, dar niebios, dar samego Ciebie dla nas.
że nie zostawiłeś nas sierotami, przyszedłeś do nas i jesteś z nami na wieki. Halleluja. Ty w nas większy, większy niż ten, który jest na świecie. My Tobie oddajemy chwałę, uwielbienie i cześć w imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. Kościół powiedział. Halleluja. Wsiądźcie jeszcze na chwileczkę. Parę słów, parę ogłoszeń i się rozejdziemy. Otwórzmy Biblię na 5 Mojżeszowej, 8 rozdziale i tak od wersetu 17. Dzisiaj tak przeglądałem słowo i się zastanawiałem, o czym powiem przy zbieraniu dziesięciny ofiar. I tak słyszałem w sercu, jak Bóg mówi, wdzięczność. I tak zauważyłem, że czasami dajemy pieniążki swoje, dziesięciny i ofiary, to dajemy z taką postawą, bo może nie wypada nie dać, a może lepiej się poczujemy w środku, jak damy, czy może, bo trzeba dawać, ale często też się zapomina o tym, że trzeba być wdzięcznym Bogu, bo to On daje nam siłę, żeby zdobyć to bogactwo, zdobyć te pieniążki. I może nie zdajemy sobie sprawy, że to wszystko od Niego mamy, tak prawdę mówiąc. I tutaj w wersecie 17 Bóg mówi, abyś nie mówił w swoim sercu, moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. I tutaj jest następny werset 18. Pamiętaj, jeszcze raz, pamiętaj, że to Pan Bóg Twój daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które przysiągł Twoim ojcom, jak się to dzieje i okazuje. Dziś okazuje. Halleluja. Także mówię, tu w kościele są zawsze dwie tace. Jedna jest ta, która zbieramy pieniądze, a druga taca jest ta dla Boga, gdzie jest ta wdzięczność. Wlewamy do tego tej drugiej tacy. Tak, żeby te tace były współmierne do tych pieniążków. Ile wdzięczności, tyle pieniążków. Także zbierzmy pieniążki, zbierzmy wdzięczność i dziękczynienie dla Boga naszego, że On nam daje siłę, daje nam mądrość do zdobywania tych pieniążków. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za każdy grosz, Panie. Dziękuję Ci, Panie, i dziękuję Ci z wdzięcznym sercem, Panie, że mam siłę, mam zdrowie, mam mądrość, Panie, aby łożyć na Ewangelię, na Kościół. Halleluja. Dziękuję Ci, Panie, za wszystko w imieniu Jezusa. Amen. Dzięki Ci, Jezu. Dobrze, Kościele, ja tylko Was zachęcę, abyście zwrócili uwagę w księgarni. Kilka pozycji wartych sięgnięcia. Wyświadcz sobie przysługę przebacz. Zapanuj nad swoim życiem, Joyce Meyer. Bojaźń Boża, klucz do intymnej relacji z Bogiem. Nowsza książka jedna, która wyszła od Johna Bevera. On jest też autorem tego bestselleru Diabelskie pułapki. O przełamywanie lęku, również tego samego autora, i miłość, droga do zwycięstwa brata Kenneta Hagena, jak i wiele innych dobrych pozycji. Zachęcam, wypełnijcie się dobrymi książkami, dobrą treścią, Bożym Słowem. Amen. Dobrze, wstańmy wszyscy. Mamy środę nabożeństwo, jak wiecie, jest temat pozwól Bogu oczyścić swoją świątynię. Kontynuujemy go. Zachęcam Was do uczestnictwa i w naszych spotkaniach, również kiedy mamy modlitwę Kościoła i ewangelizację. Więc wiele się dzieje. Ufam, że
Jest to wszystko dla naszego dobra. Amen. Podziękujmy Bogu za nas samych, za ten Kościół. Jest tutaj taki fragment, chyba trochę dalej. Nie ma nic dalej? Musiałabyś... No właśnie. Okej, nie ma tego fragmentu. My możemy swoimi słowami podziękować Bogu. Panie, my dziękujemy Ci za Twój Kościół. Tak, Panie, dziękujemy Ci za mienie tego Kościoła, za dobra tego Kościoła. Przede wszystkim za wzrost nas wszystkich, i w tym co duchowe, i w co materialne, pod każdym względem. Ojcze, opiekę Twoich aniołów. Dziękuję za ten tydzień, Panie. I ja błogosławię to zgromadzenie, ich rodziny, ich domy, ich pracę zawodową. I daję swoich aniołów, aby strzegli ich na wszystkich ich drogach. Dziękujemy za Twoje błogosławieństwo, Twoje prowadzenie w decyzjach życiowych i małżeńskich, i rodzinnych, i bezpieczeństwo w tym nadchodzącym tygodniu, możliwości, by głosić, Ojcze, by kłaść ręce na chorych, by dzielić się dobrą nowiną, by świecić w ciemnych miejscach, by dać ludziom Ciebie, bo prawdziwie Ciebie nosimy. My Tobie za to, Ojcze, oddajemy chwałę w imieniu Jezusa. Halleluja. Jeśli ktoś po nabożeństwie potrzebuje dzisiaj modlitwy wciąż, nałożenia rąk, czy w jakiejś sprawie zgody, jest taka możliwość, wyjść potem do przodu i zgodzimy się z Tobą, my, jak inni też wierzący, inni liderzy. Pamiętaj, że zawsze jest ta sposobność. Spójrz komuś prosto w oczy i powiedz mu: pamiętaj, kto w Tobie mieszka. On jest większy niż cokolwiek napotkasz w tym tygodniu. Z Bogiem. Zapraszamy na kawę bądź herbatę. Do zobaczenia.